Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj jest ostatni dzień, według mnie, najlepszego eventu w FIFA 20. Summer Heat oczywiście. Szkoda, że on się już kończy. Myślę, że również dla wielu z was to był najlepszy event w FIFA 20. Szkoda, że również tak późno on się pojawił. Nie był on wcześniej, gdy jeszcze wiele osób grało. No ale cóż, lepiej późno niż wcale. Miejmy nadzieję, że ten event jest początkiem czegoś dobrego w FIFA 21. Oby tak wyglądało większość eventów jak ten. Wiadomo, chodzi mi oczywiście o ilość, jakość SBC, bo wiadomo, takich zawodników jak teraz typu 93-94 na początku FIFA 21 nie dostaniemy. Ale żeby to było coś podobnego, żeby było o co grać po prostu. I zrobimy sobie taki naprawdę bardzo duży pack opening, bo tutaj mam 16 paczek, to są paczki z ważnych meczów, jakieś tam z tocami, oczywiście testy otworzymy na troszeczkę później. Z ważnych meczów, nie wiem czy mówiłem, 81+, i na kontach pobocznych dwóch mam naprawdę też bardzo dużo paczek, od których może sobie zaczniemy, wiecie, a później wrócimy na moje główne konto i jeszcze później po tych paczkach wszystkich zrobimy content o 19, zobaczymy czy jej już kończy z contentem, czy będziemy mieli jakąś przerwę, czy od razu dzisiaj będziemy mieli nowy event, może SBC o ikony Prime Moments, na to liczę. I dobra, zaczynamy od konta, na którym mam chyba najmniej paczek i najmniej w ogóle wszystkiego, końców i tak dalej. Ale nie są to też złe paczki, bo jak widzicie naprawdę jest ich dość sporo, możemy sobie zacząć od tej połowy za 50 000, 6 zł, 6 rzadkich kart. Zobaczymy jak zaczniemy dzisiejszy wielki pack opening na zakończenie Summer Heat. Nie zaczniemy niczym, więc zaczynamy świetnie. Dobra, widzimy się tylko w tych paczkach, których coś trafia. Dobra, paczka za 25 000 z samymi zawodnikami. Coś mamy? Czy będzie to? Czy będzie jakaś karta specjalna? Jest chyba karta Team of the Season, tak jest. Jest to Francja. Napastnik! Eduardo. Nigdy to nie jest Mbappé, Ben Yedder. Było tak blisko, a tak daleko. Chociaż paczka naprawdę bardzo fajna jest jeszcze. Lucas Leiva, 2 tocy w jednej paczce. Zaczynamy w miarę fajnie. I dobra, w pozostałych paczkach nic nie było, więc kończymy to konto paczką z gwarantowanym tocem. Jaka narodowość będzie? Brazylia. Prawy obrońca. I będzie to chyba Mariano. W ogóle bardzo dużo Brazylijczyków trafiam z tego SBC w tych paczkach. Naprawdę, chyba, nie wiem, na 5 to 3 jest Brazylijczyków. Ok, drugie konto. Tutaj kończymy paczki bodajże z wczoraj albo przedwczoraj. Tutaj zacząłem otwierać i trafiliśmy chyba Cancelo, na którym zakończyliśmy otwieranie na tym koncie. Także dzisiaj kończymy, zobaczymy co uda się jeszcze trafić, ale niestety nie zaczynamy niczym dobrym. Więc widzimy się tylko tam, w tych paczkach, w których coś będzie. Złota paczka piłkarzy Prime, więc za 45 000. Tu już liczę, że coś będzie. I mamy drugą kartę dzisiaj Team of the Season, właściwie trzecią. I będzie to... Martinez z Wenezueli. 94. Przegenialna karta. Szkoda, że taka liga, bo naprawdę... Może teraz już nic nie warta, ale gdy wyszła, była naprawdę bardzo dużo, a gdyby była to karta z top 5 lig, byłaby warta kilkukrotnie więcej, naprawdę, bo jest przegenialna. I ostatnia paczka na drugim koncie za 50 000. Zobaczmy czym zakończymy tutaj. Na pewno ekranami. I mamy toca numer 4 dzisiaj. Znowu Brazylia. Bramkarz. Allison. 97. Overallowo nie wydaje mi się, żebyśmy trafili dzisiaj coś jeszcze większego. Naprawdę bardzo, bardzo dobry traf. Zobaczmy czy w paczce jest coś jeszcze. Fajnie byłoby trafić 2-3 tocy jeszcze. W tej samej jest Coutinho i Sterling. Wszystkie wymienne. I tak, wiadomo, 25 000 za 89 Coutinho. A Allison około 90 000. Świetny traf, świetna paczka. Ok, ostatnie konto boczne, jednak na tym mam najmniej wszystkiego, najmniej paczek, najmniej końców przede wszystkim. Znowu zaczniemy może od tej paczki z 6 złotymi, 6 rzadkimi zawodnikami. Tutaj końce by się przydały do, nie wiem, chociażby większej ilości draftów, ale niestety nic nie ma, tylko ekrany. Dobra, lecimy z paczką za 50 000. Przypadkowo otworzymy, miałem otworzyć tą paczkę za 20. Może tak miało być? Zobaczmy. Jest walkout, jest karta, chyba Man of the Match. Ukraina, no raczej tak nie miało być. I tak, chociaż wysoko cenię, bo to jest 87, Marlos, jak dobrze pamiętam. 84. Także mogło być troszeczkę lepiej. I dobra, ostatnia paczka na kontach pobocznych podczas eventu Summer Heat, paczka z gwarantowanym tocem. Zobaczmy, czym zakończymy, czy znowu będzie Brazylia? Nie, tym razem będzie chyba Adebayor, jak dobrze pamiętam. Nie, to nie będzie Adebayor, nie wiem skąd mi się wziął Adebayor, nie, Laba. I wracamy na moje konto główne, na którym paczki się liczą zdecydowanie najbardziej. I zaczniemy sobie, słuchajcie, może od paczek 81+, których mam chyba z 7? Chyba 7 przygotowałem. Zobaczymy. Oczywiście tą wam pokażę, a resztę już te tylko, w których coś będzie. Liczę, że będziemy widzieli się często. Zaczniemy tylko kartą specjalną. Więc teraz już tylko najlepsze. Bojata w tej paczce. I paczka numer 5. Jak do tej pory tylko Bojata. Czy teraz się to zmieni? Jest karta urodzinowa? Tak jest. Francja. Środkowy obrońca będzie Hernandez, którego chyba już mam. Na pewno miałem, nie wiem czy go wrzuciłem do jakiegoś SBC. Oby tak, bo jeżeli nie, to gdzieś będę musiał tą kartę niestety wrzucić. Dobra, na szczęście nie ma duplikata. Lecimy dalej. I ostatnia paczka 81+. Tak, paczki w tym momencie kosztowały chyba jakieś 14 tysięcy, jak je robiłem. Bardzo dużo osób je robi w tym momencie, bo kończy się SBC za dosłownie, nie wiem, 5 czy 6 godzin. Jest inform z Hiszpanii, lewy obrońca, będzie to chyba Monreal? Tak, Monreal 84. I dobra, teraz może mieszana paczka rzadkich piłkarzy. I znowu coś. Jest karta Team of the Season w takiej paczce, chyba najgorsza, jak mieliśmy tutaj na dzisiaj. Serbia, bramkarz, no i nie jest to nic dobrego, chyba Dmitrowicz. Jak dobrze pamiętam, tak się nazywa, nie, Rajković, nie wiem skąd mi się wziął Dmitrowicz. Ale toc to toc. I niestety w pozostałych paczkach nic nie było, zostało nam 3 paczki z gwarantowanymi tocami. Lecimy z paczką numer 1, na pewno jeszcze zrobię jedną przed zakończeniem, albo właściwie po zakończeniu eventu, po tym jak zobaczymy co stanie się o godzinie 19. A teraz Niemcy, SPO. Proszę, żeby był Royce. Znowu Brand. Ale wczoraj było to na koncie pobocznym, więc na szczęście nie jest to duplikat. Także lecimy z paczką numer 2. I co będzie tym razem? Może Brazylia? Znowu Niemcy. Środkowy pomocnik i najgorszy możliwy traf z Bundesligi. Serdar 88. Także te paczki z tocami po pierwszym dniu, gdy je otwierałem, już tak dobre nie są. Dobra, ostatnia paczka na teraz. Ja za chwilkę sobie zrobię taką przerwę, zrobię jeszcze może 2 takie paczki z tocami na sam koniec odcinka. A co będzie w tej? Oby coś dobrego. Japonia. Prawy pomocnik. No świetny traf. I dobra, słuchajcie, mamy dosłownie 2 minuty 25 sekund do zakończenia eventu Summer Heat. Na sam koniec otworzyłem sobie paczkę 81+, także to jest ostatnia paczka podczas eventu Summer Heat. Tak mi się wydaje przynajmniej, bo nie wiem, może event będzie przedłużony. Zobaczymy, jeszcze jest bardzo ważna wiadomość, ale to za chwilę, bo trafiamy toca w tej paczce. Algieria, napastnik Slimani. Także ja chyba go mam. Mam nadzieję, że nie, bo tak będę musiał go gdzieś rzucić, ale... Nie, tak się nie stało, ale gdyby tak było, to miałbym go gdzie wyrzucić, bo przed chwilą, może nie przed chwilą, kilka godzin temu pojawiło się SBC o ikonę historii Prime, więc jestem bardzo ciekaw, czy to SBC pojawi się już dzisiaj, za minutę mam taką nadzieję, a jeżeli nie, to będziemy po prostu czekali i zakończymy odcinek z 2 paczkami Team of the Season, ale tak, jeszcze czekamy minutę. I dobra, mamy godzinę 19, także logujemy się z powrotem do gry, zobaczmy. Mamy nowy event, pre-season, za 4 dni i 23 godziny. Nie wiem, co to będzie za event, nie mam zielonego pojęcia, co to może być. Piszcie w komentarzach, jeżeli domyślacie się, co to może być. A teraz przechodzimy do tego, co najważniejsze, czyli SBC. Czy mamy SBC o ikonę Moments Prime? Jest Sisoko, Summer Heat 94, 4 słabsza, 3 sztuczki, wysoka pracowitość. Wow. Nie muszę mówić chyba osobom, które grały jego innymi wersjami w tej FIFA, jak dobry on był. I chyba, naprawdę chyba go zrobię. Jeżeli będę miał go jak wpasować do zespołu, to prawdopodobnie zrobię tą kartę, chyba że jest bardzo, bardzo droga. Są dwa segmenty, 85 i 86, także około 300 tysięcy. Wydaje się w miarę ok. Ta karta naprawdę będzie fantastyczna. Mimo nawet tego, że statystyki może niektóre nie ma bardzo dobre, takie jak równowaga czy zwinność. Ale naprawdę, uwierzcie mi, ta karta w grze może być jedną z najlepszych na SPD czy na środkowym pomocniku. Fantastyczne, fantastyczne SBC. Zobaczmy, czy jest to, na co najbardziej czekam. Ale chyba niestety jeszcze tego nie ma. Zakręcie czarownicy, także paczka za 35 tysięcy. Ale nie bardzo jest sensu ją otwierać. SBC można sobie zrobić, ale chyba kart specjalnych już więcej w paczkach niestety nie ma. Więc nie bardzo widać sens otwierania dalej takich paczek. Nie wiem, szkoda, że to SBC o ikonę Prime Moments się nie pojawiło, bo w kodzie gry już jest, także po prostu czekamy na to, aż w tej grze się pojawi. Przechodzimy do dwóch ostatnich paczek z gwarantowanym tocem. Ja się jeszcze zaloguję w międzyczasie na Twittera i zobaczymy, co tam o tym evencie piszą. Czy coś więcej jest jeszcze wiadomo, ale to po pierwszej paczce z tocem. W dzisiejszym odcinku już chyba to jest, nie wiem, 7. albo 8. paczka z gwarantowanym tocem. Co będzie tym razem? Oby Brazylia albo Francja. Jest Argentyna. Prawe skrzydło. Di Maria. Już mnie mówi, że będzie Ocampos, ale jest Di Maria. To jest naprawdę świetny traf. Jeden z lepszych, jeżeli chodzi o te paczki. Chyba oprócz Van Dijka tak naprawdę nic aż tak dobrego nie trafiłem. A ten Di Maria naprawdę jest bardzo, bardzo fajny. Szkoda tylko, że ma dwie gwiazdki i słabsze nogi. Poza tym naprawdę karta jest fantastyczna. Wow. Niecałe 100 tysięcy za taką kartę. 3 gwiazdki zawsze nogi, nie 2, przepraszam. Dobra, lecę na Twittera, zobaczymy, co tam słychać. No cóż, niestety na Twitterze jej nic nowego nie ma, zupełnie nic nie opublikowali o godzinie 19, nic związanego z tym eventem, nic związanego z jakimkolwiek SBC czy czymkolwiek innym. Więc także przejdziemy jeszcze do zadań sezonowych, bo może jeszcze tutaj się coś nowego pokazało. Jest piątek, więc możliwe, że jeszcze jest Semedo, o którym mówiłem chyba tydzień temu, że ma się właśnie pojawić. I no, co tu dużo mówić, to będzie jeden naprawdę z najlepszych prawych obrońców w grze. Jego karta do zdobycia będzie tylko i wyłącznie poprzez granie w Division Rivals, niestety nie w Squad Battles. Tutaj trzeba strzelić gola piłkarzem z La Ligi w 5 wygranych meczach, także nie jest aż tak dużo do grania. 10 goli piłkarzem z La Liga, 2 asysty obrońcami, naprawdę jest bardzo mało do grania, żeby zdobyć tą kartę, a jest ona świetna, jak komuś pasuje do składu, to polecam. Ja robić tego na pewno nie będę, ja do momentu, gdy SBC o ikony Prime Moments się w grze nie pojawi, grać już niestety nie będę, bo po prostu nie widzę celu w tym. Wiecie, jak fatalny jest gameplay w tym roku, więc po prostu ja już mam dość na ten moment. Jak pojawi się SBC ikony Prime Moments, wtedy będziemy grali. Jak możecie, zostawcie lajka, jak nie subskrybujcie kanału, zasubskrybujcie. Lecimy z ostatnią paczką w dzisiejszym odcinku, ostatnią paczką z gwarantowanym tocem, być może w FIFA 20. Tego nie wiem, oby jeszcze takie SBC się pojawiło. Czym zakończymy? Serbia, bramkarz, duplikat Rajković. Także co, to było tyle. Nie wiem, czy przez kolejne 4 dni będą się pojawiały odcinki. Chyba zrobię sobie taką delikatną przerwę od YouTube'a na 3-4 dni, żeby sobie odpocząć właśnie przed tym kolejnym eventem, bo te 3 tygodnie naprawdę były dość aktywne, jeżeli chodzi o mnie i o grę. Może nie grę, może po prostu czas spędzony w FIFA. Także to było tyle i widzimy się w najbliższym czasie. Na razie.